Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugim w dniu dzisiejszym spotkaniu z Europejskim Kongresem Finansowym w sieci na temat odpowiedzialnych finansów w obliczu kryzysu. Nazywam się Małgorzata Winiarek-Gajewska. NDISA od pierwszej edycji w 2011 roku jest współorganizatorem Europejskiego Kongresu Finansowego. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Beata Daczyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Witam pani prezes bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam panią prezes, bardzo mi miło. Proszę państwa, zapraszam do rozmowy o spodziewanym kryzysie, o skutkach, które może przynieść polskiej gospodarce i o tym, jak wpłynie na duże i mniejsze firmy. Przede wszystkim zaś o tym, jak można te konsekwencje odpowiedzialnie ograniczyć. Jakie działania podjąć, jakie instrumenty zastosować, by zmniejszyć negatywny wpływ obecnej sytuacji na gospodarkę. Gdyby chcieli państwo zadać nam pytania, to proszę o przejście na stronę slido.com, gdzie poza transmisją czeka na państwa moduł do zadawania pytań w czasie rzeczywistym. Czekamy na państwa pytania. Na początek, jeśli państwo pozwolą, pozwolę sobie na osobistą refleksję związaną z obecną sytuacją. Reprezentuję bowiem sektor gospodarki, który jeszcze przed obecnym kryzysem był traktowany dość powszechnie, szczególnie przez instytucje finansowe, jako obarczony dużym ryzykiem, niskomarżowy i generalnie niespecjalnie lubiany. Dziś budownictwo wydaje się być jedną z tych gałęzi, która mimo ogromnych trudności nadal utrzymuje zdolność produkcyjną. Ta sytuacja może i pewnie będzie się zmieniać w związku z tym, że dostępność pracowników, dostępność materiałów, szczególnie tych z importów, będzie ograniczona i będzie miała poważny wpływ na utrzymanie ciągłości i efektywności produkcji. Jednak w świetle istotnego wygaszenia gałęzi gospodarki związanej z usługami, szczególnie tymi adresowanymi bezpośrednio do ludności, produkcja przemysłowa, w tym produkcja budowlana, wydaje się być kluczowa dla ograniczenia destrukcyjnego wpływu koronawirusa na gospodarkę. Mają tego świadomość przedsiębiorcy tacy jak my, którzy podejmując wszelkie potrzebne działania profilaktyczne i zabezpieczające pracowników, starają się jednak za wszelką cenę utrzymać zdolność produkcyjną. I muszę powiedzieć, że ta świadomość jednoczy nas wszystkich, pracodawców i pracowników, kontrahentów, dostawców, podwykonawców mniejszych i większych. Myślę, że obecne doświadczenie wielu z nas zmienia perspektywę i częścią tego procesu będzie nieuniknione zderzenie z koniecznością realnego zdiagnozowania stanu naszej gospodarki. Dzisiejsza rozmowa jest zadedykowana szerokiemu gronu przedsiębiorców różnych branż i różnych dziedzin gospodarki, firmy małych i dużych, którzy odczuwają już teraz ogromne skutki wszechogarniającego kryzysu i liczą na pomoc państwa. Pani prezes, czy pani jako prezes Banku Państwowego, którego jednym z kluczowych celów jest wspieranie polityki gospodarczej rządu i rządowych programów społeczno-gospodarczych, potrafi nam przybliżyć pogląd na to, jakie cele wyznacza sobie państwo i wspierające go instytucje finansowe? I czy według pani te są one zbieżne z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców? Tak, Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem, polskim bankiem rozwoju. Naszą misją od początku jego powstania w 1926 roku było wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Swoją rolę odegraliśmy bardzo mocno w budowaniu państwa polskiego zaraz po odzyskaniu niepodległości. Zniszczony kraj zarówno zaborami, jak i I wojną światową pewno inaczej wyglądał niż dzisiaj wygląda nasza gospodarka, ale wyzwania, które przyniósł nam koronawirus, nie wiem, czy nie są porównywalne, bo ten kryzys, który jest właśnie wywołany koronawirusem, dotyka wszystkich branż.
dotyka wszystkich przedsiębiorców. Trudno dzisiaj wyłuskać tylko i wyłącznie branże, które zostały pokrzywdzone. Na początku myśleliśmy, tak, małe i średnie przedsiębiorstwa przede wszystkim cierpią na tym, sektor turystyczny, transportowy, hotelarstwo. Tak naprawdę cierpimy wszyscy. I dzisiaj, patrząc na wyzwania, które stoją przed całą gospodarką, bo my jesteśmy wszyscy na tej samej łodzi, na łodzi, która płynie i gospodarka państwa tak się rozwija, jak tworzy system dla tego rozwoju państwa, a państwo jest tym silniejsze, im ta gospodarka i przedsiębiorcy są silniejsi, bo to są po prostu naczynia połączone. Wsłuchując się też w głos wielu przedsiębiorców, ja sama uczestniczę w rozmowach z wieloma przedsiębiorcami, zrzeszeniami pracodawców, była przygotowywana też tarcza antykryzysowa, będą powstawać następne odsłony i będziemy dalej rozpoznawać, jakie są kolejne potrzeby, ale ten pierwszy pakiet, który powstał, czyli 5 filarów skierowanych do społeczeństwa i do gospodarki i do przedsiębiorstw, do gospodarki, to ujęcie bezpieczeństwa pracowników, finansowania przedsiębiorców, bezpieczne finanse, ochrona zdrowia, ale też w tym okresie bardzo ważne jest myślenie o tym, jak utrzymać również rozwój inwestycji tych szczególnie publicznych. My jako Bank Gospodarstwa Krajowego wpisujemy się w dwie części, stabilności finansów i też finansowanie przedsiębiorstw. Doskonale znany instrument, jakim są gwarancje de minimis, te dla małych i średnich przedsiębiorstw, były pierwszym instrumentem uruchomionym już 1,5 tygodnia temu. W zeszły poniedziałek mogliśmy uruchomić zmodyfikowane gwarancje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 3,5 miliona złotych kredyty, które są zabezpieczone nie tak jak poprzednio 60%, ale 80% stanowi zabezpieczenie tego kredytu, właśnie gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydłużyliśmy również okres finansowania z 24 plus 3 miesiące na 36 plus 3 miesiące, czyli 39 miesięcy okres finansowania. Żeby obniżyć koszty, zrezygnowaliśmy również z prowizji pobieranej przez Bank Gospodarstwa Krajowego za udzielanie tej gwarancji. Ale jednocześnie, mając ten produkt de facto gotowy, nie musieliśmy czekać na specustawę, rozmawialiśmy jako tutaj zespół, który pracował no i wieczorami, ale podejrzewam, że nikt dzisiaj inaczej nie pracuje i w weekendy, że jeżeli tylko zaopiekujemy małe i średnie przedsiębiorstwa, zrobimy błąd. Dlatego, że przedsiębiorstwa małe i duże są ze sobą bardzo mocno powiązane. To duże przedsiębiorstwa, nie mając tak naprawdę też możliwości ich płynności, nie będą zlecały po prostu pracy tym małym i średnim przedsiębiorstwom. Stąd od razu przygotowywanie i dyskusja z bankami nad funduszem gwarancji płynnościowych, które będą uruchamione w przyszłym tygodniu, jak tylko będzie już zgoda Komisji Nadzoru Finansowego, umowy są przygotowane z bankami, jest przygotowana umowa również z Ministerstwem Finansów. Tu również mamy zabezpieczenie dla dużych przedsiębiorstw do 80% tego kredytu, a kredyty będą udzielane od 3,5 miliona do 250 milionów. Jest to ogromne wyjście naprzeciw potrzebom również dużych firm. Przygotowujemy też kolejny instrument w postaci dopłaty do odsetek. To wszystko ma służyć obniżeniu kosztów. Dopłaty do odsetek pojawią się w kolejnej odsłonie rozwiązań i przygotowywanej kolejnej ustawie. No tak bardzo ogólnie, ale tutaj też jestem otwarta na pytania ze strony pani prezes, ze strony uczestników, którzy nas oglądają na żywo. Jeżeli można, to ja sobie pozwolę na kilka pytań, bo rzeczywiście ten Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest chyba najbardziej interesującym instrumentem. On jest z samej nazwy i rozumiem z intencji skierowany na to, żeby w
wspomóc przedsiębiorstwa w utrzymaniu płynności, a przede wszystkim, co istotne, jest chyba pierwszym instrumentem skierowanym do większych przedsiębiorstw. I stąd moje pytanie. Pani prezes powiedziała, że te instrumenty będą mogły być wykorzystane już od przyszłego tygodnia. Co to w praktyce oznacza? Do kogo powinni zwrócić się potencjalni beneficjenci? Jaką rolę odegrają banki komercyjne i czy oni będą tą stroną, z którą taki potencjalny kredytobiorca powinien rozpocząć rozmowę, czy jednak kierować się do banku, gospodarstwa, najpierw licząc na to, że otrzyma taką gwarancję? Jak to proceduralnie Państwo sobie wyobrażają, jak to ma praktycznie zadziałać? Gdybyśmy mieli podpowiedzieć przedsiębiorcom, co mają teraz zrobić? Oni będą to robili po raz pierwszy. Pani prezes, bardzo proszę. To najważniejsze, bardzo dziękuję też za to pytanie, bo ono też daje odpowiedź, że Bank Gospodarstwa Krajowego to nie ten bank, do którego powinien przyjść klient, tylko skorzystać właśnie ze swojego banku, którego zna doskonale, z którym ma relacje na bieżąco, ponieważ my, jak każdy inny też bank w Europie, Bank Rozwoju, jestem bankiem drugiego poziomu. My dajemy gwarancję do banku, który jest bankiem podstawowym obsługującym klienta. Czyli klient, który zderza się ze swoją sytuacją trudną, potrzebuje takiego kredytu obrotowego, płynnościowego, zwracając się do swojego banku, mówi, że chce skorzystać z kredytu, żeby poprawić swoją płynność, z zabezpieczeniem, gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Oceny i udzielanie tego finansowania każdy bank prowadzi według swoich zasad, według swoich reguł, które są również znane właśnie klientom, bo korzystają na co dzień z tych banków. My mamy podpisane dzisiaj umowy z 20 bankami komercyjnymi, mamy też umowy z zrzeszeniami banków spółdzielczych i z pojedynczymi indywidualnymi bankami spółdzielczymi, które nie są w zrzeszeniach banków spółdzielczych. To oznacza, że ten wachlarz dostępności produktu, jakim jest gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego i zabezpieczenie kredytu do 80%, jest dostępne poprzez po prostu mój podstawowy bank, jako dla klienta, który potrzebuje takiego wsparcia. No dobrze, to przyjmijmy, że klient zgłasza się do banku i prosi o udzielenie takiego finansowania. Kto zdecyduje o tym, czy taka gwarancja zostanie mu udzielona? I czy są jakieś kryteria przyznawania tych instrumentów wsparciowych? Czy też jakie będzie musiał warunki spełnić beneficjent tych instrumentów? Mówi się o tym, że być może tym elementem będzie utrzymanie zatrudnienia. Czy są takie kryteria, które uznajecie, które będą decydować o tym? Banki oceniają klienta i możliwość przyznania mu takiego finansowania płynnościowego zgodnie ze swoimi regułami, ale w toku ostatnich dyskusji te reguły zostały poluzowane, bo banki biorą, bo to Bank Gospodarstwa Krajowego na końcu przyznaje gwarancję na wniosek banku, z którym ma podpisaną umowę. Natomiast zdolność kredytowa jest oceniana według czasu, w którym firma normalnie funkcjonowała. Nie możemy brać tego okresu, w którym się znalazła ostatnio, bo wiele firm nie byłoby w stanie wykazać się, jak ten ich biznes ostatnio funkcjonuje, bo wiele jest po prostu zamrożonych tych biznesów. Więc ten okres 1 lutego jest tym okresem najbardziej adekwatnym, kiedy jeszcze firmy mogły normalnie realizować swoje zadania. Banki też, żeby móc mieć większą otwartość na to finansowanie, z nich został zdjęty chociażby wymóg kapitałowy w postaci bufora ryzyka systemowego. To oznacza, że 3% mniej wymogu kapitałowego w bankach przekłada się na około 30-35 miliardów więcej złotych możliwości udzielania kredytów do przedsiębiorstw. Dodatkowo mechanizmy, które są uruchomione przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli gwarancje de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw, to potencjał zasypania luki na poziomie 20 miliardów złotych.
taką lukę płynnościową oceniliśmy do małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast patrząc na duże przedsiębiorstwa, gdzie jest to dużo większa potrzeba tych pieniędzy płynnościowych, to ten mechanizm w Funduszu Gwarancji Płynnościowych pozwala na uruchomienie dzięki gwarancjom praktycznie 100 miliardów złotych do gospodarki. Uważamy, że te 120 miliardów to jest to pierwsze zidentyfikowane potrzeby według ekonomistów, które będą potrzebne, żeby przedsiębiorstwa mogły swoje istnienie, a potem odradzać swój biznes na nowo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze, jeśli mogę, zadam takie pytanie, które wiąże się, no myślę, z istotą obaw przedsiębiorców, bowiem rozumiem, że gwarancje będą udzielane na pewien okres, tak jak to finansowanie. Natomiast trzeba powiedzieć, że w wielu branżach luka płynnościowa, która powstaje obecnie, będzie niezwykle trudna do odpracowania. Mam tu na myśli przede wszystkim sferę usług, w których no nie sposób być może w krótkim okresie czasu czy w perspektywie roku, dwóch tą lukę płynnościową odpracować. Co wtedy, jeżeli takie kredytowanie zostanie udzielone, ale jednak przedsiębiorstwo nie odzyska tej wystarczającej płynności, która umożliwi mu spłatę takiego finansowania? Czy jest nadzieja na to, że to będzie jakby rozszerzone czy też przedłużone to wsparcie gwarancjami płynnościowymi? Pani prezes, dzisiaj pewno co będzie za dwa lata, trudno nam komukolwiek odpowiedzieć, tak? My przygotowując te rozwiązania gwarancyjne, mamy wydłużone okresy zabezpieczenia gwarancyjnego. Dla małych i średnich przedsiębiorstw to, tak jak wspomniałam, do 3 lat i 3 miesięcy, więc wierzymy, że te 3 lata pozwolą odzyskać jakąś kondycję jednak przez firmy, żeby móc spłacać te zaciągnięte zobowiązania. Dla dużych przedsiębiorstw jest to finansowanie przez i zabezpieczenie gwarancją przez 2 lata i 3 miesiące. To jest założenie bazujące na dzisiejszej naszej wiedzy, na obserwacji może trochę rynku azjatyckiego, bo obserwujemy rynek azjatycki, w jakim tempie wraca z powrotem ten biznes na swoje tory. Będziemy lepiej byli w stanie odpowiedzieć na to, czy potrzebujemy wydłużenia terminów gwarancji o na przykład jeszcze 12 miesięcy. Myślę, że nie wcześniej niż za pół roku. Ja nie wykluczam tego, bo najważniejsze jest ratowanie i pozwolenie polskiej gospodarce wrócić na tory i rozwijać się tak, jak się rozwijała w ostatnim czasie. Byliśmy liderem cały czas na scenie europejskiej przy najlepszym PKB i wierzę, że przy polskiemu sprytowi, determinacji i genom naszym będziemy w stanie to dalej realizować. Oby tak było. Pani prezes, to może jeszcze chwilę na temat tego, czy podobne rozwiązania są stosowane w innych krajach? Czy jest podobieństwo w tym, a jeżeli tak, to jakie, lub różnice między tym podejściem proponowanym przez państwa, czy tymi mechanizmami zaproponowanymi przez państwa, a tymi stosowanymi za granicą? Instrumenty gwarancyjne to podstawowe rozwiązanie, które stosują banki rozwoju, bo jest to mechanizm o największej dźwigni. My, mając doświadczenie chociażby z gwarancji de minimis, wiemy, że z jednej złotówki jesteśmy w stanie dostarczyć do gospodarki nawet 40 zł. To oznacza, że są to najlepsze mechanizmy i wiemy, że inne banki rozwoju, czy we Francji, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, posługują się innym. Dzisiaj jesteśmy również w kontakcie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który również przygotowuje rozwiązania gwarancyjne, czyli te mechanizmy są, patrząc, najbardziej powszechne.
tutaj warto wspomnieć, bo ja powiedziałam tylko o tych instrumentach, które Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio jako swoją podstawową działalność oferuje, ale jesteśmy również dystrybutorem środków europejskich we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego i te wspomniane 7,5 miliarda które mamy do dyspozycji ze środków europejskich, również będą uruchamiane jako pożyczki dla tych najmniejszych przedsiębiorstw. Ja wiem, że tutaj pani prezes reprezentuje akurat dużą firmę, więc to jest mniejsze zainteresowanie, ale to są jeszcze inne środki, które są do wykorzystania, gdzie też są i karencje, i prolongaty spłaty, i wakacje, z których mogą małe przedsiębiorstwa skorzystać. Mechanizmy, które słyszymy z Unii Europejskiej, jednak się przekładają najczęściej na gwarancje. I wtedy mamy zaangażowany właściwie cały sektor bankowy, czyli ten mechanizm przełożenia jest największy. Dziękuję bardzo. I może na koniec takie pytanie dotyczące no, sytuacji bardziej ogólnej. Czy pani zdaniem można się na taki kryzys przygotować? Czy w ogóle czegoś nas ta sytuacja nauczy na przyszłość? Jak pani uważa? Pewno wiele razy słyszymy, że jest to czarny łabędź, który się pojawia w ekonomii i w doświadczeniu naszym biznesowym co jakiś czas. Na tą sytuację ciężko było się przygotować. Tak, bo to nie jest jeden łabędź, to nie jest kryzys roku 2008-2009, to nadleciało łabędzi. Dzisiaj jesteśmy w okresie transformacji modeli biznesowych, finansowych, być może politycznych, nie wiem, bo myślę, że nic nie będzie takie samo. Że przedsiębiorstwa, jak już poradzą sobie z tym okresem najtrudniejszym, czyli utrzymania swoich firm, zapewnienia płynności, to pewno przyjdzie taki czas, żeby się zastanowić, jak ta firma powinna po tym okresie funkcjonować. Czy modele biznesowe, które były, są wystarczające? Gdzie możemy coś usprawnić? Co możemy zrobić inaczej? Co możemy zrobić lepiej? A być może nawet skorzystać z wielu okazji, bo trzeba popatrzeć, że każdy taki kryzys też tworzy okazje i nowe możliwości. Myślę, że rynek budowlany właśnie pokazuje to, co pani prezes na początku powiedziała, ten sektor, który gdzieś tam niekoniecznie był postrzegany przez ostatni czas dobrze, to jest ten sektor, który dzisiaj działa bardzo sprawnie w okresie kryzysu, a wręcz może się rozwijać, a dzięki jeszcze inwestycjom być może właśnie publicznym, które się rozwiną, będzie sektorem, który będzie wspólnie rozwijał naszą Polskę. Niewątpliwie wszyscy mamy takie poczucie, że perspektywa nam się zmienia i ta nowa ocena będzie na pewno konieczna. Pani prezes, pojawiło się pytanie na naszym blogu. Ja, jeżeli można, to je przytoczę. Bardzo proszę o odpowiedź od pana Krzysztofa. Czy BGK będzie rozważać propozycję Związku Przedsiębiorstw Finansowych dotyczącą interwencji na rynku obligacji? Związku jakiego, przepraszam, bo... Przedsiębiorstw finansowych. Interwencji na rynku obligacji. My mamy systemy obligacyjne bardzo mocno zaawansowane. Będziemy też emitować swoje obligacje, bo musimy tutaj pracować nad tym, w jaki sposób finansować te wszystkie potrzeby. Natomiast nie ustosunkuję się do tego, czy my planujemy bardzo mocno interwencję na rynku obligacji, bo dzisiaj to jest za wcześnie na taką odpowiedź. Rozumiem, dziękuję bardzo. Myślę, że wyczerpaliśmy na dzisiaj temat. Nie mamy kolejnych pytań. Pojawiło się jeszcze dotyczące samego projektu Funduszu Gwarancji Płynnościowych, ale o tym pani prezes już bardzo dużo powiedziała. Dziękuję bardzo, dziękuję za te odpowiedzi. Dziękuję państwu za udział w kolejnym kwadransie ZKF, Odpowiedzialne Finanse w Obliczu Kryzysu. Za tydzień o godzinie 17 w kwadransie EKF spotykamy się z Markiem Rozkrutem, partnerem i głównym ekonomistą
Ernst Young oraz z Ludwikiem Koteckim, byłym głównym ekonomistą Ministerstwa Finansów. A po zakończeniu transmisji nasze spotkanie będzie dostępne na stronie Europejskiego Kongresu Finansowego, a dla tych z Państwa, którzy preferują czytanie, również na stronie EKF ukażą się wybrane fragmenty naszej rozmowy. Jeszcze raz dziękuję Pani Prezes, dziękuję bardzo wszystkim Państwu. Życzę zdrowia, zostańmy w domach. Wszystkiego dobrego, a zdrowia przede wszystkim. Dziękuję serdecznie.